Nokia to nadal poważny gracz w segmencie telekomunikacji, ale firma rozwija również biznes w energetyce. Dziś w Cire Cafe będziemy rozmawiali o wdrożeniach sieci LTE 450, które Nokia zrealizowała na świecie, w Europie i które być może za chwilę będzie realizowała również na polskim rynku. Zapraszamy na to spotkanie. Nasze spotkanie zacznę od pytania, które wprowadzi nas w tematykę sieci LTE 450. Co takiego jest. W tym rozwiązaniu zainteresowała się nim europejska energetyka? No, przede wszystkim jest to rozwiązanie na miarę dzisiejszych potrzeb. Tak? Energetyka stoi przed koniecznością zmian, zmian y, sposobu wytwarzania energii, sposobu zarządzania tą energią. W związku z tym potrzebuje rozwiązań, które nie tylko zapewnią komunikację głosową, ale przede wszystkim skupia się na transmisji danych. I tutaj właśnie rozwiązania LTE, prywatne sieci, to wypełniają tak. i to, co można dodać, to do tego dochodzą regulacje i możliwości wykorzystywania pasma. To pasmo 450 było pasmem, które nie interesowała się komercja. W związku z tym w naturalny sposób stało się możliwością zaadoptowania przez spółki energetyczne. Przed naszą rozmową w studio pamiętam, że użył Pan takiego sformułowania, że to LT450. Ta, ta, ta częstotliwość to jest trochę prezent dla, dla energetyki. To proszę powiedzieć, w Europie kto z tego prezentu korzysta najefektywniej? Ta częstotliwość może jest prezentem, ale z drugiej strony też wszyscy się o nią biją, tak? więc to nie jest takie coś za darmo. Kto korzysta oprócz energetyki, transport, koleje, w zasadzie wszystkie gałęzie przemysłu. Natomiast to, co jest ciekawe, to duże projekty realizowane są już tutaj obok nas. Mam na myśli projekt, który w tej chwili jest w fazie wyboru dostawcy, projekt w niemieckiej energetyce, gdzie to właśnie cała energetyka w Niemczech chce zbudować i pokryć obszar Niemiec z wykorzystaniem tego pasma. No ta historia jest ciekawa, powiedzmy trochę naszym czytelnikom. Mówimy o... Pewnym branżowym porozumieniu, tak, które wygenerowało pomysł na spółkę, i ta spółka ma zajmować się LTE 450 na terenie Republiki Niemieckiej. E, chyba dobrze to powtórzyłem. Tak. W Niemczech powstała spółka o nazwie 450 Connect. Nazwa zbiega się z pasmem 450 MHz. Ta spółka od kilku lat zabiegała o pozyskanie tego pasma. Ostatecznie na początku tego roku wygrała aukcję, poniosła wydatek, będzie ponosiła ten wydatek przez następne 20 lat. Niebagatelna kwota ponad 100 milionów euro takie, takie wartości niesie to pasmo. Spółka zdecydowała się, że zbuduje w tym paśmie sieć, którą obejmie cały obszar Niemiec i będzie tam świadczyła usługi dla swoich klientów. Tymi klientami jest oczywiście konsorcjum wielu spółek energetycznych. Tam jest troszkę inna struktura właścicielska niż, niż w Polsce. Tam jest ponad 200-300 spółek, małych spółek dystrybucyjnych i kilku dużych graczy. Te spółki wspólnie 450 Connect będą budowały system LT450 do zapewnienia komunikacji, do zapewnienia zbierania danych, do zapewnienia możliwości zarządzania swoją infrastrukturą. No ale to jest taki model od strony organizacyjnej, formalnej i też infrastruktury zadedykowany branży energetycznej, no bo przecież jakby odbiorca końcowy nie, nie będzie korzystał z tych możliwości, tylko przez odbiorcę końcowego rozumiemy de facto klienta branży energetycznej. Taki jest model organizacyjny tej spółki, czy, czy inaczej to będzie wyglądało? Z tego co, co wiem, no nie jestem <laughs> uczestnikiem czynnym tej, tej spółki, z tego co wiem, spółka buduje swój system dla potrzeb spółek energetycznych, dystrybutorów energii, no ale oni znowu dbają o swoich klientów, o przedsiębiorstwa, o śmiertelników. Są pewne dyrektywy unijne, które narzucają producentom chociażby zbieranie informacji odczytowych i komunikowanie ich swoim klientom w w fazach dobowych, a nawet już mówi się o 15-minutowych, ten system ma to zapewnić. tak? Także dwie strony będą w to z tego korzystać. Tak? A proszę powiedzieć o Waszym biznesie, o biznesie Nokii, jeżeli chodzi o 450. Co robicie w Europie? Co już zrobiliście i funkcjonuje? Dla nas, Pasmo 450 to tylko pewien wycinek działalności skierowanej wokół ogólnie pojętych rozwiązań private LTE. Nokia w tej chwili obsługuje ponad 400 projektów w tej domenie, projektów, które pracują oczywiście w różnych pasmach na całym całym globie. Tak jak powiedziałem, pasmo 450 to tylko wycinek, ale bardzo mocno się w to angażujemy. Od ponad 10 lat czynnie uczestniczymy w standaryzacji tego pasma, pracujemy w zespołach w ramach organizacji 3GPP, gdzie ustalamy, jakie są kolejne, jak to my mówimy, featuresy, możliwości i kiedy będą implementowane. To jest ta jedna strona. Druga, jesteśmy też od kilku lat, w zasadzie od początku, czynnym uczestnikiem Alliance 450, czyli stowarzyszenia, które zajmuje się właśnie połączeniem dostawców, klientów. Miłośników Pasma 450. Tam opowiadamy i pokazujemy nasze realizacje. No i na koniec, te realizacje, o które Pan pyta, czyli projekty. Tych projektów jest coraz więcej. Mamy w Europie kilka, chociażby jeden, który obsługuje farmy wiatrowe dla spółki Equinor wspólnie z firmą Dead Nordic. Wdrażamy tam rozwiązania, które pozwalą na skomunikowanie, zarządzanie tymi, tymi farmami. Jednocześnie jako Nokia po części wraca wracamy trochę do korzeni, y dlatego że y otworzyliśmy y nowy brand Nokia Industry i, i w ramach tego brandu dostarczamy telefony. Y telefony, które y są w stanie działać w paśmie 450 MHz. Y są to specjalizowane telefony właśnie dla przemysłu, dla energetyków dla producentów węgla, tak, dla, dla kopań. To są te rozwiązania, których oczekuje też środowisko. No to teraz trochę ciekawostek technicznych, bo wiadomo, media potrzebowały jakiegoś takiego nośnego hasła żeby szybko i skutecznie wyedukować odbiorców, jeżeli chodzi o LTE450. No i tym hasłem w Polsce są inteligentne liczniki, ale tych zastosowań jest na świecie znacznie więcej. Dużo jest też tych zastosowań bardzo ciekawych. Proszę o kilku powiedzieć. Tak, jest ich w zasadzie bardzo dużo, tak, i czasami wręcz wydają się absurdalne z naszej perspektywy. Jeden z przykładów, które tutaj pokazujemy i o którym mówimy, to jest rozwiązanie z wykorzystaniem dronów w Japonii, które informują plażowiczów o przychodzącym zagrożeniu. Jest taki obszar, w którym tsunami są bardzo często. Ludzie się do tego przyzwyczaili, czasami lekceważą to zagrożenie, w związku z tym, we współpracy z miastem, Nokia uruchomiła system Private LTE wspierający drony które to monitorują, obszar, szukając y, osób, informując ich o, o takim zagrożeniu. Rozumiem, że to wszystko działa w tym paśmie 400, 450. Yy, nie, nie, nie mogę tego potwierdzić. Okay. <laughs> Jest to do sprawdzenia. Natomiast, tak jak mówiłem, pasmo to tylko y, narzędzie, ważne są, są pomysły. Tak? Nokia ma też alianse biznesowe z dostawcami sprzętu przemysłowego. E, między innymi dla tego nowoczesnego, autonomicznego górnictwa. Tam też jest ten element 450-ki, że tak powiem, już Państwa slangiem? Yy, tak, yy, dlatego znowu, że yy, częstotliwość 450 ma bardzo dobre zasięgi, yy, dobrą yy, przenikalność, więc często wykorzystywana jest także w rozwiązaniach podziemnych. Yy, mamy kilka instalacji, yy, nie tylko w powietrzu, tak jak to drony, ale także pod ziemią. Kopalnie, w których instalujemy nasze systemy, wykorzystują je do nadzoru maszyn. Są miejsca, to też może nie wszyscy wiedzą, ale im głębiej schodzimy, tym robi się cieplej. Warunki dla ludzi są niekorzystne. W związku z tym, tam poszukiwane są rozwiązania, które pozwoliłyby na zdalne nadzorowanie maszyn. I tam są wykorzystywane tak. Taka kolejna ciekawostka, jeżeli mówimy o tym, która mi przyszła w tej chwili do głowy, to autonomiczne pojazdy. Wiele dyskutujemy o autonomicznych pojazdach i wszyscy mamy na myśli pojazdy, które będą jeździć po naszych ulicach i jest to bardzo science fiction dla nas. Tak? Natomiast już dzisiaj w kopalniach odkrywkowych wielkie ciężarówki, których koła są wyższe niż, niż my, jeżdżą z wykorzystaniem technologii LT, są sterowane autonomicznie. I, i co, tutaj kolejne może zadać pytanie, po co to wszystko? No to wszystko dla oszczędności. Wszelkiego rodzaju badania wykazały, że sterowany autonomiczny pojazd robi te manewry zdecydowanie szybciej niż człowiek, co w, specjal... co w obszarze wywożenia kruszywa przenosi się na ograniczenie czasu, a ten czas to ilość wywiezionego kruszywa i, i dalej idąc pieniądze, tak? Więc w ten sposób łatwo wykazano, że oszczędności z używania nowych technologii powodują milionowe oszczędności w skali roku. Entuzjazm, który słyszę z Pana słów dotyczący LT450 nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale muszę trochę obiektywnie zapytać, kto finalnie na możliwościach tej sieci skorzysta najlepiej? Użytkownik końcowy, branża energetyczna? Kto tu będzie zwycięzcą? Definitywnie zwycięzcą będzie nasza planeta. Dużo dzisiaj dyskutujemy o dekarbonizacji, o ograniczeniu śladu węglowego, a systemy nowe, systemy szerokopasmowe właśnie wspierają te działania. Można zadać pytanie, w jaki sposób oczywiście wychodząc naprzeciw. Powiem w tak, że z jednej strony my zapewniamy komunikację, ale z drugiej strony komunikujemy nowe źródła energii, tak? te źródła, którymi spółki energetyczne muszą zarządzać a które budują poza swoją infrastrukturą dzisiejszą. Tak? Poprzednio mieliśmy taki model zcentralizowany, że była, była elektrownia, były kable, ta elektrownia była w stałym miejscu. Dzisiaj nowe elektrownie powstają wszędzie. Tych kabli brakuje do połączenia, do skomunikowania ich informatycznie i tam będą wygrywały technologie radiowe. LT450 jak najbardziej będzie dobrym miejscem, żeby je wykorzystać. To na koniec naszego spotkania czy w obszarze LT450 wszystko jest już odkryte, przepracowane i naukowo potwierdzone. To pytanie trochę prowokacyjne chcę zapytać Pana o zastosowanie, jeżeli chodzi o offshore. Nic nie jest stałe w życiu i w technologii, tak? Cały czas się rozwijamy, natomiast Offshore jest bardzo wdzięcznym miejscem do, do wprowadzania tych technologii. Ja zawsze przypominam, że wszyscy mówią że będziemy budowali farmy wiatrowe na wodzie, w mojej opinii one będą budowane na pustyni, na pustyni komunikacyjnej, bo tam nic nie ma i wszyscy o tym po części Czyli zapominamy. Czyli 450 też tam nie będzie? Dzisiaj tego nie ma, ale 450, natomiast głęboko wierzymy, że budując farmy, doposażymy je w specjalizowane nadajniki, systemy zarządzające i to LTE tam będzie, tak? Ja chciałem powiedzieć przez pustynię, że dzisiaj tam nie ma pokrycia komercyjnego. My jesteśmy przyzwyczajeni, że wszędzie wyciągamy telefon i jest sygnał. Na morzu tego sygnału nie ma. tak? Tam dopiero musimy to zbudować. To ciekawa puenta naszej rozmowy. Offshore powstające na pustyni komunikacyjnej. Warto zapamiętać te słowa. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję za rozmowę.